I teraz tak, tu jest ten duży pan, skurwysyn, z niego często leci tytani, także jakby coś poleciało, to by było fajne. Ja go sobie lubię tutaj wyciągnąć, bo tutaj się z nim łatwiej bije. Szczególnie, że tam na górze może się pan Dancer obudzić. A jak się pan Dancer obudzi, to jest ciężko. Jest odłamek tytanitu. Nie wiem, czy on nie jest w ogóle gwarantowany. A nie, po pierwsze to sobie w ogóle blokujemy skrót. Kto grał, ten wie. Dzwoni dzwon. Czyli to jest generalnie też nasz cel, żeby podnzolić dzwonem. A okej, okay, tu jest jeszcze ten pan Balder. Kurwy syn, trafił. Generalnie dla niego trafienie tutaj to jest, może nie powiem, że bardzo rzadkie, ale on jest wyżej i atakuje pchnięciem do przodu. Więc często jest tak, że on gdzieś tam dźga nad postacią naszą. No nie, on już tańczy. No nie, no i chuj. Oni są, jak są zbupowani, to są przejebani. Nie w tą stronę, czemu ty w tą stronę? Kocham tego pada. Dobrze, że moja postać zrolowała się prosto w przeciwnika. Aj, znowu jestem pierdolonym kabanosem. On już mnie kurwa widzi, ja mam wrażenie, że coś zmienili. Jak oni dużo dodają damage'u, jak są zbufowani. To jest tragedy, szczególnie jak nie mam żadnego armora. Dobra, podejście bliżej, bliska. O, i minus jest też taki z Fajhandera, że jak się zamachnę normalnym atakiem zamiast ciężkiego, to się przemachnę i będę napierdalać po ścianach, więc muszę walić ciężkim, bo ciężki atak jest bardziej na wprost, jak widać, z góry na dół. A dla testu tak by wyglądało, gdybym chciał normalnie to zrobić. Kolegę mam. We are one. Together forever. Ej, on się naprawdę przykleił mocno. No, nie lubię, jak on to robi. Znaczy, to nie jest jego wina, nie? Ale... Właśnie, bo jak się go zabije i on jest na dole, to panowie Balderowie są wkurwieni. Okej, okay, dobrze, że to weszło. Kurwa, wszyscy się spulowali. Dobra, ale jakoś się nie śpieszą, żeby mi wpierdolić, więc... Miałem czas się napić picia. Soku jabłkowego. Ha! Mordo, jak ty mogłeś tego nie trafić? Czy ja podniosłem ten klucz? Do piwnicy, dobra, jest. Mamy klucz do piwnicy, czyli dobrze. I teraz idziemy do pana Cfela. Trochę zespoiluję, ale jeśli to ktoś ogląda, to i tak już sama w sobie... Sam ten gameplay jest spoilerem dość mocnym. Ten pan jest Cfelem. Ponieważ otrzymasz nagrodę. Tak. Problem jest taki, że nigdy nie otrzymacie nagrody. Nie, od niego się nie ma nagrody. Ja go zostawiłem żywego, jak grałem pierwszy raz. Mimo tego, że też pamiętam, że przechodziłem początkowo tę grę, też streamując troszeczkę. I wszyscy mi mówili, zabij go. Ja mówiłem, nie, próbujecie mnie strollować pewnie i on jest jakimś ważnym NPC-em. No i go nie zabiłem. I później miałem za swoje, ponieważ okazuje się, że ten pan, ten oto pan, najzwyczajniej w świecie zabija naszą Firekeeper, strażniczkę ognia, Firelink, w naszym centralnym, najważniejszym ognisku, którym później da się uratować, ale ja wtedy tego nie wiedziałem i jej chyba do końca gry już nie uratowałem. I ten pan w tym momencie pojawił się tutaj, bo go uratowaliśmy i najłatwiejszym sposobem jest to, jak ma się na przykład słabą broń czy coś, to nie jest łatwe. Dlatego najprostszym sposobem jest wyjebać mu dwa buty. Trik też jest taki, będę mówić bardzo oczywiste rzeczy dla niektórych osób, że jeśli na przykład zabiłeś kolesia i nie ma z niego luta, bo spadł gdzieś w przepaść, to wystarczy wyjść z gry i wejść do niej ponownie. I ten lut pojawi się w tym miejscu, w którym on stał wcześniej. I nie wiem, czy tak jest też w Soulsach dwójce, ale na pewno tak jest w Soulsach trójce i w Bloodborne. I mamy też pierścień przychylności i ochrony, czyli tak zwany Pup Ring, Favor and Protection. Jest to ring, który będziemy trzymać do końca gry, ponieważ zwiększa punkty życia, energię i udźwig, czyli wszystko, co jest dla nas ważne. I rozpada się po zdjęciu, dlatego też go nigdy nie ściągniemy. Wiem, czego zapomniałem. Miałem iść jeszcze po... Crest Shielda. Miałem zabić kurwa jeszcze tego, Black Knighta, dobra, chwila. Mieliśmy iść... Dobra, czyli mamy do zabicia jeszcze... dwóch Black Knightów oraz Havela oraz wziąć
Gra z Crest Shielda, dobra. Czyli wracamy na chatę do Andre. Moglibyśmy też go olać, ale po co miałbym go olewać, skoro to są darmowe dusze? Okej. Okay. Teraz ciężki. Aha, idealnie. No, przy okazji trochę dusz wpadło. Demoniczny tytanit jest po to, żeby wzmacniać bodajże bronie, które są z bossów. Ale nie wszystkie są z bossów. Wydaje mi się właśnie, że takie bronie, na przykład jak Gravelord, Great Sword. Dwa, okej. Okay. Nawet nie będę próbować go parować, ponieważ parowanie halabardy jest możliwe, ale jak dla mnie jest zbyt ryzykowne, bo jestem zbyt chujowy. Chill out. Dobra. Parę razy mi się kiedyś... O nie... No nie ma halabardy Czarnego Rycerza, niestety. Czyli dwie z trzech broni, które chciałem sobie sfarmić, są już out of the question. Jedyne, co mi teraz zostaje, to mogę dropnąć Black Knight Greatsword. Chyba po prostu wrócę, żeby nie lecieć z buta. Okej, okay. To jest śmieszne, że ci są bliżej, a gruje się ten ostatni zawsze jako pierwszy. A jeszcze musimy, kurwa, zabić Havela. Boże, tyle do zrobienia jest. Spróbujemy go bić na górze. Ale to ciężko czasem wychodzi, bo tam jest, kurwa, ciasno. Ale jeśli wejdą mi wszystkie pary, no tego się sparować nie da, no. Tego też się nie da sparować. Uderz mnie. Come on. O, mamy drugi atak sparowany. Easy. Here we fucking go. Dobra, ten miecz ma już wysokie wymagania. 32 na 18. Więc i tak dobrze, że mam miecz dwuręczny jeszcze na plus 5, bo się jednak jeszcze przez chwilę przyda. Kolejny numer pytanitu. Jeszcze Havel, czekaj, którym będziesz szybciej do Havela? Szczerze nie pamiętam. Wydaje mi się, że tędy będzie najszybciej. Jak sobie wrócę przez Taurus Demona. Tylko nie wiem, czy przez ten most uda mi się przebiec. Już leci, już go widziałem. O, już nie. Też nie, mogę tędy iść. Ej, tędy będzie jeszcze szybciej. Prawda. Tu sobie wszystko przeskipujemy. Okej, wyszło. No nie, halo, biegnij postacio. Bo oni lubią iść aż na sam dół, prawie za mną. Kiedyś właśnie szedłem do Havela. Czy Havla? Nie wiem, jak to się odmienia. Słyszałem różne odmiany. I aż na sam dół mnie gonił. Jeden z nich, więc poczekamy sobie, aż przyjdzie. Dwóch dzisiaj, proszę. Kto pierwszy? Weszło. O nie, nie wszedł mi ten kontra. No ale dobra, pary było. Wszystko sparowane, 100%. Easy game, easy life. Dobrze. I w tym momencie mamy już nasz cały set pierścieni do końca gry. To jest piękne, kocham to. Zobaczmy w ogóle, jak będę słegowo wyglądać. Hell yeah. Człowiek Kabanos. Czyli co, zostały nam w tym momencie gargulce tylko. To cofniemy się do Firelink po prostu i z Firelink pójdziemy. O, fuck. Takiego komitetu się nie spodziewałem. Tędy czy tędy? Górą? A ja w sumie górą będzie chyba Nie będzie szybciej, nie będzie szybciej. Szybciej będzie do Firelink wrócić. Dobra, przestań tego lokować, bo my tu tylko jesteśmy przejściem. Chwilowo. Na sekundkę, ja tu tylko na chwilkę. Ja mam tylko, proszę pana, to piwko. To mogę wejść szybciej w kolejkę? Panie, browarek, ćwiareczka i paczka fajek. Panie kierowniku. No nie. Czy wy podejdziecie, czy będziecie się tak schizować jak... No już, śmiało. Każdy będzie miał swoją kolej. Kolejne dzwony słyszymy. Ogólnie jak się słyszy w grze dzwony, to znaczy, że ktoś gdzieś w świecie podzynzolił dzwonem. Czyli albo zabił gargulce, albo podzynzolił dzwonem w Blighttown. Okej, nie mamy człowieczeństwa, więc nie będziemy niestety przyzywać mojego przyjaciela Soler. Mimo tego, że kiedyś za pierwszym moim przejściem gargulce były dla mnie taką, kurwa, ścianą nie do przejścia, nie do rozjebania, że to była tragedia. Skurwysyn. Czy ty mówisz do mnie poważnie? Czy ja naprawdę go, kurwa, nie trafiłem?
Halo, ta gra nie chce ze mną dzisiaj współpracować. Panie Miyazaki Hidetaka, ja chciałbym zgłosić reklamację. Moje soulsy nie działają tak, jak powinny. I tak, jak sobie bardzo łatwo poradzić z tym bossem, tak samo jak z poprzednim, czyli... No broń mamy plus 5, to jest już koks jak chuj. Lepiej się nie da na ten moment, teoretycznie. Ale broń plus 5 i żywica to jest tak naprawdę więcej nawet niż potrzebujemy. Fajnie byłoby też trafiać. I proszę. Trzy ataki i go nie ma. I kolejne dwa i nie ma kolejnego. Easy! Najprostszy sposób, żeby zabić tego bossa. Broń plus 5 i żywica. A czy ważne jest też mieć albo klucz do rezydencji, albo główny klucz. Bo one otwierają właśnie te drzwi, gdzie się zdobywa te żywice. I mamy... pierwszy dzwon! The first one. I w tym momencie, kiedy ja nim zabiłem, ktoś w swojej grze, który jest połączony powiedzmy jakoś z serwerem ze mną, słyszy, że ja zabiłem w tym momencie dzwonem. To jest taki fajny... Znaczy to jest... Nie wiem, czy to kiedykolwiek zostało potwierdzone, ale to jest taka miejska legenda, że tak powiem. Dark Souls 1. Bo też Soulsy nie działają tak, że jest jeden wielki serwer, do którego się wszyscy łączą, tylko są takie jakby mini serwery, powiedzmy po 20, 30, 40 osób. Cześć, to jest Oswald? Oswald, tak, of Karim. Aha, i Oswald da nam guest. Są takie mini serwery po paręnaście, parędziesiąt osób i one są tylko połączone ze sobą.